Witam serdecznie. W dzisiejszym programie będzie coś dla miłośników motoryzacji. Pokażemy Państwu motopark w Koszalinie. Powiemy o bezpieczeństwie w internecie, będziemy rozmawiać z przechodniami, co wywołuje uśmiech na ich twarzy. Zacznijmy od tego, co to za miejsce tutaj. Miejsce przyjazne motoryzacji, czyli motopark Koszalin, zrzesza wszystkich fanów związanych z motoryzacją i jakby ze sportem motorowym. Wszyscy, którzy kochają kierownicę i silnik między nogami, no to właśnie jest miejsce właśnie dla nich. Skąd pomysł na stworzenie takiego miejsca w Koszalinie? Tor był od zawsze, odkąd pamiętam, jako dziecko i jeszcze wcześniej. A pomysł był taki, żeby rozwinąć miejsce, czyli nie tylko związać je z gokardami. Chciałem, żeby większa rzesza ludzi, czyli związanych z motocyklami, z samochodami, z gokardami, miała możliwość korzystania, trenowania i spędzania wolnego czasu w formie krzywienia kultury fizycznej. Co powinna wiedzieć osoba, która przychodzi tutaj po raz pierwszy? Jaki jest regulamin? Najważniejsze jest bezpieczeństwo dla nas, z tego względu, że są prędkości i jest to sprzęt wyścigowy. To niestety trzeba tutaj zwrócić uwagę największą na nie brawura, tylko bezpieczeństwo, czyli wszystkich tych benzyną we krwi, która gdzieś tam poza takimi obiektami chłopaki czy dziewczyny trenują, jeżdżą motocyklami, samochodami, to zabieramy ich właśnie stamtąd w takie miejsce, żeby mieli możliwość bezpiecznie potrenowania pod okiem instruktorów, zawodników rangi Mistrzostw Polski czy Mistrzostw Europy i szkolili swoje umiejętności, a potem je przełożyli na ruch drogowy i jeździć do celu bezpiecznie. Zapraszam Was. Wsiądzie do pierwszego, tutaj kolega do drugiego. Więc tak, po prawej stronie macie gaz, po lewej stronie jest hamulec. Nie wciskamy dwóch na raz, tak? Skrzynie są automatyczne, więc nie musicie zmieniać biegów. Kartingami wyjeżdżacie po tej białej płycie za ostatnim pochołkiem, wjeżdżacie w tor. Tak jak idzie zakręt, jedziecie tam do góry. Dwa pierwsze okrążenia robicie pomału, żeby zapoznać się i z kartingiem, i z torem, tak? Gdybyście gdzieś wylecieli przypadkowo, bądź stałoby się coś z kartingiem, podnosicie rękę, tak? Ja do Was przyjadę i Wam pomogę. Nie wychodzimy poza karting na torze, ponieważ jest to zbyt niebezpieczne, tak? Zaczynają od gokardzików takich małych lub na kładach, które powodują, że tej równowagi jeszcze nie trzeba tak pilnować. I są to sprzęty bardzo, może są bezpieczne, są tak skonstruowane, żeby w razie szybszego, więcej dodania gazu, było możliwość zblokowania tego gazu lub zrywki, takie bezpieczniki, które w momencie, kiedy motocykl, czy kład, czy gokart będzie chciał jechać za szybko, no to instruktor, czy trener, czy rodzic ma możliwość wyłączenia w ułamku sekundy silnik, który gaśnie i sprzęt się zatrzymuje. Jaki sprzęt możemy wypożyczyć? Sprzęt możemy wypożyczyć tak naprawdę każdej maści, od motocykli, od pitbajków takich jak na przykład siedzę, po kłady od 3 lat, gokardy, czy przejechać się samochodem. Mamy naprawdę wszystkiego, tylko po prostu trzeba przyjść, wiedzieć, sprecyzować co chcą. Mówię o osobach z zewnątrz, które nie mają możliwości mieć swojego sprzętu, a potem zazwyczaj to tak działa, że jeśli przejedzie się raz wypożyczalnianym sprzętem, staramy się go zaszczepić i zostawić go już tutaj na miejscu, żeby mógł pojeździć. Pomagamy mu kupić, znaleźć sprzęt, dopasować i żeby po prostu trenował już na swoim sprzęcie. A opowiedz mi coś o tych pojazdach, o prędkościach, z jakich można jeździć. Czy prędkość to jest jakby drugorzędna rzecz. Prędkość każdy dostosowuje sam do swoich umiejętności, tak? Nawet jak ktoś za szybko jedzie, to czasem go ostudzamy po to, żeby najpierw nauczył się panować nad sprzętem o mniejszej mocy i wykorzystał maksymalną moc mniejszego sprzętu, żeby wtedy była większa kontrola nad pojazdem. Mówię tu o motocyklu, gokardzie czy samochodzie, a potem dopiero ta prędkość przychodzi z umiejętnościami. Także nie zawsze prędkość, nawet na torach wyścigowych, gdzie one są bezpieczne i tak są skonstruowane, że w momencie
tej dużej prędkości wypadnie poza trasę, no to wpada w trawę, w opony, w bariery energochłonne, które powodują, że sam uczestnik czy zawodnik no, wychodzi z tego cało. Jest możliwość wyrobienia sobie tutaj jakiejś licencji? Tak, są oczywiście. Od uprawnień, czyli można zrobić sobie, kiedyś była karta motorowa, teraz jest prawo jazdy kategorii AM od 14 roku, czyli na te skuterki, motorowery. To jest jeden jakby krok, który można mieć. Można zrobić sobie licencję sportową, zawodniczą, taką, która umożliwia starty w zawodach, wyścigach czy w rajdach, w zależności w jakiej dyscyplinie. No i potem łatwiej, myślę, że osoby te, które idą na prawo jazdy i zawsze się stresują, to tutaj z takiego motoparku wychodzą w życie dorosłe i te prawo jazdy zdają tak po prostu. Jakie są tory tu w motoparku? Tory mamy asfaltowy i tor mamy supermoto. Jest to tor łączony asfalt z terenem dla motocykli, które pokonują 70% asfaltu, 30% terenu. Jest to bardzo dynamiczna i widowiskowa dyscyplina. Lub sam tor asfaltowy, po którym mogą ścigać się motocykle, gokardy, samochody. Ile trwa taki sezon w motoparku? Tak naprawdę sezon w motoparku trwa cały rok, tylko warunki nie zawsze sprzyjają danej dyscyplinie. Przykładowo w okresie sezonu wiosna-lato największy nacisk kładziemy na motocykle gokardy, no bo tutaj jest jakby dla nich aura pogodowa. W okresie tym jesienno-zimowym przekładamy bardziej to na samochody, z tego względu, że no, nie pada nam na głowę i jest trochę cieplej, a dwa, że zima, jesień, uczestnicy ruchu drogowego no, czują się mniej komfortowo, mniej bezpiecznie, no bo już jest utrudnione, więc przekładamy wtedy na doskonałe techniki jazdy na torze, gdzie mogą wszyscy przyjść i skorzystać z umiejętności zawodników rangi Mistrzostw Polski, którzy ścigają na co dzień, wykorzystać ich jako instruktora do doskonalenia, poprawienia swojej umiejętności i potem jeździć pewniej po śniegu, pewniej po drodze i dowozić rodzinę z punktu A do punktu B bez narażenia życia. To pierwszy raz, kiedy byłeś na gokartę? Nie. Byłem pół roku temu jakieś, ale w Warszawie. I tutaj mi się chyba bardziej podobało. Dlaczego? No tak na świeżym powietrzu, bo tam w Warszawie to tam było jakby pod zadaszeniem i tak trochę mniej miejsca było, żeby tam pojeździć, poszaleć tak ten. A jak wrażenia tu w Koszalinie? Co podobało Ci się najbardziej? Zakręty mi się podobały najbardziej. Było bardzo fajnie, mi się bardzo podobało. Pierwszy raz, kiedy tu jesteś? Tak, jestem pierwszy raz. I co możesz powiedzieć, jak wrażenia? No było bardzo fajnie, można było szybko jeździć i no i to było, mi się podobało. A jeżeli chodzi o prędkość, nie bałeś się? Nie bałem się, no bo właśnie ta prędkość mi się podobała tutaj, że można było gazować. Można się poczuć, jakby się jechało prawdziwym samochodem. Młodzi ludzie, zwłaszcza ci, którzy będą wakacje spędzali w swoim miejscu zamieszkania i będą musieli sobie zorganizować sami czas, oczywiście będą korzystali z sieci. Tutaj należy przede wszystkim przestrzec młodych ludzi przed tym, że internet oprócz tego, że niesie za sobą wiele korzyści i jest kopalnią wiedzy, może również nieść za sobą wiele niebezpieczeństw. Przede wszystkim uczulmy nasze dzieci przed tym, że osoby, które są nowo poznane przez nie w sieci, nie zawsze są tymi osobami, za które się podają, że tak naprawdę wchodząc na różne rodzaju portale społecznościowe, zostawiamy po sobie ślad. To nie jest tak, że w sieci każdy jest anonimowy. Podczas przeglądania różnego rodzaju stron internetowych musimy zdawać sobie sprawę, że nasze dane są tam już zapisane. Również musimy przestrzec nasze pociechy przed tym, żeby pod żadnym pozorem nikomu nie podawały imienia, nazwiska, adresu, numeru dokumentów, czy to rodziców, czy swoich, jak również numerów kont. Oczywiście później to może nieść za sobą wiele nieprzyjemnych sytuacji. Rodzice
rodzice powinni mieć kontrolę nad tym, na jakie strony internetowe wchodzą ich dzieci, z jakich tak naprawdę portali społecznościowych korzystają, przeglądając po prostu historię i korespondencję. Jeżeli nie mamy pewności, bądź boimy się, że nasze dziecko będzie przeglądało strony nieadekwatne do wieku i rozwoju naszej pociechy, przede wszystkim możemy zrobić to, że zablokujemy te strony, które uważamy, że nie powinny być przez nie przeglądane. W dzisiejszej sądzie porozmawiamy z przechodniami, co wywołuje uśmiech na ich twarzy. No patrzę, jak ta fontanna pięknie bije. Naprawdę jest na co popatrzeć. Radość dzieci. Słoneczko ładne. Piękny dzionek. Dużo rzeczy. Na przykład te fontanny. Jak jest ciepły dzień, ciepła pogoda. Po prostu lubię tu przejść i pochodzić tu. Szczęście rodziny. Piękna pogoda. Na pewno to, jak rozbawia mnie mój tata i jak nasi siatkarze wygrywają, bo jestem wielką fanką siatkówki. Szczęście u kogoś innego. A czym poprawia sobie pani nastrój? Czym? Nie wiem, słuchaniem muzyką może? Jakąś taką zabawniejszą? A gdy mamy zły humor, to czym najlepiej poprawić sobie nastrój? Nie wiem, coś dobrego sobie zjeść albo kupić, przynajmniej jakiegoś fajnego ciucha. Zakupami. Spacerem, w ładną pogodę, uśmiechem. Oj, to jest wszystko najważniejsze. To już wszystko w dzisiejszym odcinku naszego programu. Zapraszam za tydzień.